13 kolejka w hiszpańskiej La Liga. Będziemy omawiać sytuację przed tą serią gier z byłym reprezentantem Polski Tomaszem Sokołowskim. Witam serdecznie. Kłaniam się. Taki najważniejszy mecz tej kolejki, który no tak moim zdaniem może być kluczowy dla losów właściwie no tej rundy w lidze hiszpańskiej, czyli starcie w kraju Basków na Stadio Anoeta, Real Sociedad kontra FC Barcelona. 4 punkty straty ma obecnie Barcelona do Realu Madryt. Już za moment przed nami El Clasico, czyli rywalizacja bezpośrednia Barcelony z Realem. Wyobrażasz sobie sytuację, w której Barcelona traci w tym momencie jakby szansę na mistrzostwo, czyli gubi punkty z Realem Sociedad, potem przegrywa w El Clasico? To może być taki punkt zwrotny tego sezonu? No może. To pokazuje, ile dla Barcelony jest, znaczy Suarez i Messi, którzy w ostatnim spotkaniu nie grali. Tak, to była pierwsza sytuacja taka w ogóle. Tak, oczywiście, ale też bez Messiego musieli sobie radzić i też kto inny przejął, i Suarez, i Neymar przejęli wtedy ciężar gry na siebie, ale to też pokazuje, że Barcelona ma też gdzieś problemy, bo nie tylko w ostatnim spotkaniu, część zawodników wcześniej była kontuzowana, weszli dopiero chyba w pierwsze spotkanie i Piqué i jeszcze... Powracał Jordi Alba. Tak, że tutaj to też pokazuje, że ci zmiennicy bez tych właśnie zawodników kluczowych, no to jest... Każdy drużynie nie może mi się tutaj... Czyli Paco Alcacer po meczu z Malagą, możemy powiedzieć, 0-0 było na Camp Nou, to nie jest ten rozmiar kapelusza, bo niewidoczne kilka sytuacji tak zmarnował. Ale teraz możemy powiedzieć o Real Sociedad u siebie. 4 zwycięstwa, 1 tylko porażka, ale teraz gra przeciwko Barcelonie. I to będzie bardziej musieli się skupić na defensywie i szukać... Rok temu wygrał Real Sociedad w tym meczu, tak, więc to jest... Ale to mówię, no, każdy mecz jest inny i tutaj też na pewno Barcelona zdaje sobie sprawę, że nie jedzie do łatwego rywala, który na pewno się postawi i będzie szukał swoich szans. I takie spotkanie, to co powiedziałeś, no, wyrasta no, tutaj no, do takiego największego spotkania właśnie w tej kolejce. No też nie tak dawno zęby połamali sobie na Realu Sociedad zawodnicy Atletico Madryt, przegrywając tam 0-2, więc jaki jest twój typ, moim zdaniem, po bólach, bo jednak wrócą już Suarez, bo był tylko wykartkowany, Messi miał problemy żołądkowe, więc wrócą Suarez, Messi. Myślę, że Barcelona jednak zdeterminowana przed El Clasico wygra, ale w bólach. Też bym się chyba przychylił do twojej tutaj wypowiedzi, w bólach, ale też gdzieś tam troszeczkę wiedząc, czyli takie, że... X2, ale tutaj mówię, tak, no na pewno przychylam się do tego, że Barca powinno to spotkanie wygrać. I kolejne spotkanie również ciekawe, Sevilla Valencia. No Sevilla pewnie będzie chciała wykorzystać jakieś możliwe potknięcie Barcelony, bo Sevilla zajmuje 3. miejsce, szczególnie jest groźna na Estadio Ramon Sánchez Pizjuán. Przegrało tam Atletico, wygrała z kolei Barcelona po świetnym meczu wspomnianego już Leo Messiego. No i Valencia, klub, który no jest na dużym zakręcie swojej historii. Przyszedł nowy trener Cesare Prandelli, dalej miejsce tuż nad strefą spadkową, no i tylko jedno zwycięstwo pod wodzą byłego selekcjonera reprezentacji Włoch, czyli chyba no potrzeba po prostu czasu, a tego czasu nie ma, bo kolejki ligowe bezwzględnie nacierają kolejne. I jak ty to widzisz? Valencia, 5 spotkań pod wodzą nowego trenera, jedno spotkanie wygrane, no jeszcze spotkanie, tak, 2 remisy, 2 przegrane i też na pewno dobre spotkanie rozegrali przeciwko Valencia, przeciwko Barcelonie. Gdzieś tam, tak, tam mieli pecha. Pecha, czy dostali skrzywdzenie, ale postawili się przeciwko Barcelonie i no, to co powiedziałeś, mało czasu, a tu potrzeba czasu, żeby zgrać, żeby nowe ustawienie, czy nową taktykę, nowy pomysł na grę Prandellego, żeby to zaczęło funkcjonować, a tu właśnie przyjeżdżają do Sewilli, która u siebie nie rozdaje za darmo punktów, ale też ma gdzieś te porażki, gdzieś jej tam przyglądają, teraz też przegrali właśnie w Lidze Mistrzów i muszą walczyć, żeby wyjść do fazy pucharowej. Ale bym się właśnie przychylał do tego, że tutaj faworytem i postawiłbym jedynkę na Sewillę. To tutaj akurat się zgadzamy i kolejne, ostatnie spotkanie w tej 13 kolejce, Las Palmas kontra Athletic Club. Las Palmas na pewno taki powiew świeżości na początku sezonu, bo oni byli nawet liderem tabeli, 3 zwycięstwa z rzędu i wszyscy się zachwycali, jak to świetnie grają, chociażby no, transfer Kevina Prince'a Boatenga, no ale od tego czasu tylko 2 zwycięstwa od początku września, no więc to pokazuje, że to był chyba taki moment jakiejś euforii, a już z tego niewiele zostało. No, a z kolei Athletic to jest zespół bardzo, bardzo solidny, chociaż głównie w domu, ale moim zdaniem tutaj no,
bardzo prawdopodobnym będzie taki właśnie podział punktów, bo trudno wskazać kogoś, kto miałby ten komplet zgarnąć. Tak, ale mają się tego napastnika Duriza, który im starszy, tym lepszy. Tak? Im starszy, tym lepszy. I czy w lidze tutaj europejskiej potrafi strzelać niesamowite bramki w reprezentacji w klubie, 5 bramek do tej pory. Ale Las Palmas to drużyna z chyba swojego podwórka, 3 tak. zwycięstwa, 3 remisy u siebie. I ciężko gra się każdemu, kto tam jedzie na Wyspy Kanaryjskie, żeby tam coś powalczyć. I ja bym tutaj jedynkę postawił. Ja jednak skłaniam się ku remisowi i po więcej typów oczywiście zapraszamy tradycyjnie na betsafe.com.